Wojewódzki. Figurski. W dobrej formie od rana. Tylko w radiu. Proszę, komenda Wojewódzki. Dzień dobry panu. Witam serdecznie, Rabka Zdrój się kłania. Ja jestem sąsiadem Zbigniewa Wieczorkowskiego, to jest ojciec Janka Wieczorkowskiego, który miał ten nieszczęśliwy wypadek u państwa. Ja nie wiem, czy pan zna tę sprawę. Proszę pana, pan się zadzwonił do sztabu komendy wojewódzkiej. Ale już panu mówię... A gdzie mam dzwonić, jak nie do komendy wojewódzkiej? Proszę pana, gdzie? Bo myśmy robili własne takie trochę śledztwo, że ten policjant, proszę pana, bardzo nie jest za serialem... Wziął się na chłopaka, przecież sam wiadomo. Ale ja nie wiem, o czym pan już panu panie, mówię, że synami zamknęli i mówią, że pijany, przecież ja wiem doskonale, on nigdy, tyle bo co nasza szwagierka... Ale mogliby panowie nie we dwóch mówić. Zna go dobrze, barwy szczęścia ogląda i dlatego tak lży na tych wszystkich z TVN-u, proszę pana. Proszę pana, ale o czym pan mówi? Dobrze, o złotopolskich mówię i o tym ranczu całym. Moment, momencik, proszę pana, tutaj wyjaśniliśmy, że ten policjant, który był niby pobity... Ale jaki policjant? Ja nie wiem, o czym pan mówi. No, że on... ten, co tych z TVN-u nie lubi. Ale mogą panowie nie mówić we dwóch? Ja będę mówił, przecież bo... sam mówię, co pan gadasz cały czas. No. Zbyszek jest trochę, bo mu syna zamknęli. Najpierw mówią, no, że dwóch, poczekaj, a potem... Że... Poczekaj, ci, co ja... TVN-u nie oglądają, przecież mówię. Przecież ja do widzenia panu. Proszę pana. Jakie do widzenia? No policja, no radu. Poranny wojewódzki, Figurski. Poranny WF. Ewidentnie to... za barwami szczęścia. To przerażające, z jaką łatwością przychodzi migrenie ludzi prostych. To, właśnie tak zauważyłem, że ty prostaka grasz idealnie, jak Zapasiewicz. Poranny Wojewódzki i Górski. Poranny WF.